No cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak zwykle niezmiernie się cieszę, że znowu mnie zagościliście. Ja przychodzę do Was dzisiaj z ulubieńcami kosmetycznymi. Taki film już dawno nie pojawił się na moim kanale, a to z tego względu, że ja jestem moim ulubieńcom wierna. Niezbyt często zmieniam kosmetyki i naprawdę używam tych samych kosmetyków od lat, a jako, że nie lubię się powtarzać, nie chcę nagrywać nudy, po prostu nie nagrywałam. Ale ostatnio nazbierało się troszeczkę nowych rzeczy, które uwielbiam i muszę koniecznie się z Wami tymi produktami podzielić. Także kochani, zaczynamy. Zaczynam od kolorówki, ponieważ mam tylko trzy rzeczy kolorówkowe. Dalej będzie tylko pielęgnacja. I na początek, to jest właśnie chyba jedyna rzecz, o której Wam już wspominałam. Jest to paleta do konturowania Hean Coconut. Nasza polska marka, także bardzo fajnie. I to jest taka paleta, czy ona się otworzy, trzech pudrów. Tutaj mamy ciemny puder do konturowania, puder jaśniejszy i rozświetlacz. Jak widzicie, ja używam tutaj nagminnie tego rozświetlacza. Uważam, że jest przepiękny, on wygląda jak taka tafla wody, jest bardzo intensywny, ale mimo wszystko nie ma tutaj przesady, nie ma tutaj wielkich drobin. Zresztą mam go dzisiaj na policzkach, na mojej skórze, także możecie sami zaobserwować, jak pięknie to wygląda. I bardzo chętnie używam tego bronzera, tego pudru do konturowania, ponieważ jest to taki bardzo ładny, chłodny brąz, idealny. Mam go też dzisiaj na policzkach, co prawda wymieszałam go z hulą, ponieważ latem lubię nałożyć troszeczkę huli, ona ma taki cieplejszy odcień. I mieszam właśnie hulę z tym brązem. Na tym wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o jesień, zimę, to wtedy postawię tylko na ten ładny, chłodny kolor. Tego ciemnego nie używam. Może jak będę jeszcze bardziej opalona, to użyję. Ale te dwa, moi drodzy, rewelacja. Fajnie się z tymi produktami pracuje, nie robią plam. Za taką cenę polecam Wam bardzo serdecznie. Kolejny ulubieniec to produkt, który pokazywałam Wam w filmie, co dostałam na urodziny. I to jest firma Misha Bibi Buma. Nie używam tego produktu długo, także nie wiem, zastanawiałam się, czy powinnam nazwać go już ulubieńcem, ale wiecie co, zakochałam się w nim od pierwszego użycia. I naprawdę, nie zapchał mnie. Zawsze jak produkt ma mnie zapchać, to zapcha mnie po pierwszym tygodniu. Jeżeli mnie jeszcze nie zapchał, to znaczy, że jest dobrze. Skóra wygląda przepięknie. To jest taki primer, którego używamy pod BB Cream. Ja go używam pod podkład. I właśnie nasz BB Cream lub podkład ma wyglądać tak bardziej świeżo. Mamy mieć na twarzy taki zdrowy glow i naprawdę ten kosmetyk to robi. Fajnie się go rozprowadza. Naprawdę świetnie współgra z podkładem i skóra wygląda jak u Jennifer Lopez. Kosmetyk ten nadaje naszej skórze takiego delikatnego różowego glow i to różowy glow przebija przez nasz podkład. Nasza skóra wygląda bardzo zdrowo, jest taka rozświetlona, cudownie to wygląda latem. Naprawdę robi to efekt skóry Jennifer Lopez, tak przynajmniej mi się to skojarzyło. Świetny kosmetyk, naprawdę świetny i bardzo się cieszę, że dostałam go na urodziny, ponieważ wcześniej nic o tym produkcie nie słyszałam. A tu proszę bardzo, mamy ulubieńca. Produkt dodatkowo jest bardzo higieniczny, ponieważ mamy tutaj pompkę, także serdecznie Wam polecam. Teraz pokażę Wam kolejnego ulubieńca, którego dostałam na urodziny. Jest to ten sypki różowy puder z marki Backstage. Marka Backstage robi kosmetyki profesjonalne, kosmetyki dla make-up artist. Powiem Wam tak. Tutaj znowu zakochałam się od pierwszego użycia. Ten różowy kolor właśnie nadaje skórze takiej świeżości. Naprawdę skóra wygląda zupełnie inaczej. Użyłam tej bazy, użyłam tego pudru, przyjrzałam się w lusterku i mówię, ale ja dzisiaj pięknie wyglądam. I później się skapnęłam, że jest to zasługa właśnie tych dwóch produktów. Wydaje mi się, że tutaj właśnie to kombi robi taki efekt wow. Ten różowy kolor naprawdę tak ożywia skórę, rozświetla skórę. Puder jest bardzo drobno zmielony, bardzo dobrze matuje skórę i
przyglądałam mu się, on nie ma żadnych drobinek, ale mimo wszystko wydaje mi się, że właśnie nadaje skórze też takiego zdrowego glow, czyli matuje, a mimo wszystko skóra wygląda taką rozświetloną, zdrową. No po prostu, moi drodzy, cudo! Dajcie koniecznie znać, czy używaliście tego pudru, czy używaliście tej bazy i czy macie podobne odczucia do mnie, bo ja jestem zachwycona i teraz codziennie używam tych produktów. Okej, okay, nowe ulubione produkty kolorówkowe już za nami, teraz przechodzę do pielęgnacji i zapomniałam Wam powiedzieć, zostańcie koniecznie do końca, ponieważ na końcu pokażę Wam jeszcze okropnego i drogiego bubla. Ale na początek same przyjemności, sami ulubieńcy i tutaj kolejny ulubieniec to peeling 3 enzymy stopy i tutaj jest napisane papaina, bromelaina, keratynaza. Nie znam, moi drodzy, ale czytam Wam. Intensywnie złuszcza, głęboko oczyszcza, eliminuje nawracające niedoskonałości, hypoalergiczne. Uwielbiam ten kosmetyk. Zdecydowałam się tutaj na peeling taki enzymatyczny, ponieważ mam skórę naczynkową. Wcześniej używałam tych normalnych peelingów z drobinkami, ale jednak to nie jest zbyt dobre dla mojej skóry. Zdecydowanie taka opcja jest bardziej delikatna, bardziej przyjazna dla mojej buzi. Produktu używam raz w tygodniu na 10 minut. Na początku troszeczkę pieczę, ale później wszystko jest w porządku, nie podrażnia, nie ma żadnych zaczerwienień. Zostawiamy ten kosmetyk na 10 minut, nakładam go na twarz, tutaj na dekolt dodatkowo, a po 10 minutach delikatnie rozmasowuję produkt i zmywam wodą. Skóra jest gładziutka, idealna jak pupcia niemowlaka i uwielbiam ten zapach. Zapach jest cudowny, taki właśnie tropikalny, letni. Cudowne, naprawdę używanie tego kosmetyku to sama przyjemność i działanie jest świetne, także serdecznie Wam polecam, jeżeli jeszcze nie próbowaliście. Wiem, że ten kosmetyk jest bardzo lubiany w internecie, także koniecznie spróbujcie, jeżeli szukacie czegoś dobrego. Kolejnym ulubieńcem jest krem do twarzy z marki Ravina, jest to nasza polska marka, są to kosmetyki naturalne, jest to krem ze śluzem ślimaka, ten niebieski, jak widzicie tutaj wykończony. Denko jest. Ja tutaj pragnę zaznaczyć, że miałam z tą marką współpracę, natomiast jeżeli chodzi o ten film, absolutnie nic za niego nie dostaję, nie jest to filmik sponsorowany. Współpracę miałam, współpraca się zakończyła. Ja tutaj sama z siebie chcę Wam jeszcze raz wspomnieć o tym produkcie, ponieważ wykończyłam go do końca i naprawdę jestem zachwycona działaniem. Na początku odrzucił mnie troszeczkę zapach, ponieważ ja wolę takie delikatne, świeże zapachy, a ten zapach jest dosyć intensywny i taki perfumowany, pudrowy, powiedziałabym. Z czasem się do niego przyzwyczaiłam, nie był on dla mnie żadnym problemem, ale na początku był dla mnie troszeczkę za mocny, także od razu mówię, jeżeli jesteście osobami, które nie lubią mocnych zapachów, no to musicie zobaczyć, czy ten krem będzie odpowiedni dla Was. Jeżeli chodzi o działanie, to świetne, bardzo, ale to bardzo dobrze nawilży, ja go używałam i na dzień, i na noc, skóra była bardzo gładka, bardzo nawilżona, nie pojawiały się żadne niedoskonałości. Tutaj naprawdę wygląd skóry polepszył się i było to widoczne gołym okiem. Póki co nie zamówiłam kolejnego opakowania, ponieważ nie bardzo mi się to opłaca. Wysyłka do Niemiec kosztuje prawie tyle, co sam krem. Planuję, kiedy następnym razem będę wybierała się do Polski, zrobić sobie zamówienie i odebrać właśnie ten krem z Polski. Tak się lepiej opłaca. Piszcie, dziewczyny, koniecznie, czy już tego kosmetyku używałyście i czy macie podobne zdanie do mojego. Jak jestem przy kosmetykach marki Ravina, to chciałam Wam pokazać jeszcze jeden produkt, który bardzo mi się spodobał. Jest to olejek ze słodkich migdałów. Jest to taka malutka flaszeczka. Na początku pomyślałam sobie, dosyć mały ten olejek, tutaj mamy ile? 30 ml, ale jest naprawdę bardzo wydajny, ponieważ wystarczy naprawdę, no nie kropla, dwie krople wystarczą na całe włosy. Ja używam tego kosmetyku właśnie do włosów, on jest uniwersalny, można go używać na ciało, można go używać do wanny. Dodaję sobie parę kropel do wody, wtedy mamy taką fajną, nawilżającą kąpiel. Ja natomiast tutaj najlepsze działanie zauważyłam na moich włosach. Producent zaleca, żeby nakładać ten olejek przed umyciem głowy, ja natomiast nakładam go po umyciu głowy, czasami na jeszcze wilgotne włosy, czasami na suche włosy. Jak już wspomniałam, wystarczą tutaj dwie krople. Włosy po tym olejku są nawilżone, mają taką fajną teksturę i ładnie się błyszczą. Także ten kosmetyk również cenię sobie bardzo, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. Jest to produkt naturalny, także myślę, że warto. Kolejny produkt do włosów, który pragnę Wam pokazać, to szampon z firmy GUL.
i mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, nie jestem pewna. Jest to szampon do włosów zniszczonych, suchych, tutaj mamy manuka, miód i mleko. I ten szampon dostałam kiedyś w Glossy Boxie i on sobie tak stał w szafie, zapomniałam o nim, aż któregoś dnia skończył mi się mój szampon i z braku laku sięgnęłam po ten i powiem Wam, że zrobił na mnie naprawdę bardzo pozytywnie wrażenie. Moje włosy po użyciu tego produktu były nawilżone i bardzo błyszczące. Naprawdę moje włosy nigdy wcześniej nie były tak błyszczące jak po użyciu tego kosmetyku. Mam włosy rozjaśniane i wiadomo, tutaj nie ma mowy o błysku takim, jak jest to w przypadku włosów naturalnych, a tutaj jednak włosy wyglądały naprawdę na bardzo zdrowe i zadbane. I mówię wow! I od tej pory użyłam tego kosmetyku z 5 razy i chyba przy nim zostanę, ponieważ moje włosy mają się świetnie. Czuć to nawilżenie, czuć to odżywienie. Naprawdę serdecznie Wam polecam do włosów suchych. Kolejnym produktem do włosów, który ostatnio bardzo mi się sprawdził, są perfumy do włosów. Kupione przez przypadek, zobaczyłam je w Rossmanie, stwierdziłam, że wypróbuję. Mają takie bardzo fajne, wygodne opakowanie, tutaj psikamy. I proszę bardzo, rozpryskują się perfumy. Zapach jest cudowny, właśnie ten zapach mi skusił, powąchałam w sklepie i mówię, biorę. Pachnie to tak bardzo kobieco, seksownie, kokosowo, letnio, tropikalnie, no coś pięknego. Pomyślałam sobie, że jak tak będą pachniały moje włosy, to no coś pięknego. W każdym razie jest to marka Unique, tutaj jest napisane, że są to perfumy Sani Monoi. I tutaj one zawierają proteiny jedwabiu, które mają jeszcze pielęgnować włosy i nadawać takiego zdrowego błysku. Nie wiem, czy kosmetyk ten jakoś szczególnie pielęgnuje, nawilża włosy, tego szczerze mówiąc nie zauważyłam. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że zapach ten utrzymuje się naprawdę przez cały dzień. Naprawdę. I tutaj nie musicie dużo psikać, ponieważ perfumy są intensywne, wystarczą dwa psiknięcia i macie przepiękny zapach we włosach. Ja bardzo lubię, kiedy moje włosy pięknie pachną, a wiadomo, zapach szamponu, odżywki szybko się ulatnia, a tutaj mamy piękny, tropikalny zapach we włosach przez cały dzień, także wypróbujcie. Mnie ten produkt naprawdę bardzo się spodobał. A teraz pielęgnacja ciała, moi drodzy, i mam tutaj absolutnego ulubieńca, to jest hit, który kupiłam dzięki mojej widzce. W którymś z filmów pokazywałam Wam olejek do ciała Johnson's Baby, tą oliwkę na dobranoc, i kilka osób skrytykowało ten produkt, mówiąc, że ma niezbyt ciekawy skład. Powiem Wam szczerze, że ja na skład nie zawsze jakoś szczególnie patrzę, ale z racji tego, że kilka osób mi to napisało, stwierdziłam, że może macie rację. I właśnie jeden z moich widzek poleciła mi tą oliwkę do ciała. To jest Mama's Baby Dream, olejek pielęgnujący. To jest z mandel... migdałem? Z migdałem i makadamią. Jest to marka Rossmanowska, bardzo tania, produkt ma świetny skład, mam tutaj mieszankę różnych olejków, naprawdę się opłaca. Tutaj mamy znowu ekotest, bardzo dobry. I kochani, zapach jest również przepiękny. Ja używałam tej oliwki Johnson Baby na dobranoc, ponieważ zachwycił mnie właśnie ten przepiękny zapach, ale tutaj zapach jest również cudowny. Taki właśnie migdałowy, delikatny, dziusiowy, no coś pięknego. Także przestawiłam się na ten produkt, który ma naprawdę dużo lepszy skład i jestem zadowolona. Oliwka świetnie nawilża skórę, no i właśnie ten zapach super. Cena jest również świetna, jak już wspomniałam, także koniecznie wypróbujcie. Tutaj mam jeszcze rozwiązanie na dni, kiedy zupełnie nie mam czasu. Właśnie w takie dni już kilka razy uratował mnie ten produkt. To jest to takie mleczko pod prysznic Nivea, nawilżające. Po użyciu tego produktu nie trzeba już używać balsamu. Na początku byłam tak sobie nastawiona tego kosmetyku. Wydawało mi się, że to jakoś super nawilżać nie może, a jednak naprawdę produkt ten świetnie nawilża. Używamy tego w taki sposób, że normalnie myjemy się pod prysznicem żelem. Następnie, kiedy już się umyliśmy, spłukaliśmy tą pianę z siebie, nakładamy ten kosmetyk, potem delikatnie go jeszcze spłukujemy ciepłą wodą, wycieramy się ręcznikiem i skóra jest naprawdę nawilżona. Ten efekt nawilżenia zostaje na skórze. Przez cały dzień czułam taką delikatną, nawilżającą powłoczkę na swoim ciele, także super. Nie wiem, tutaj świetnie spisała. To nie jest ta wersja klasyczna, to jest wersja z masłem shea. Także serdecznie Wam polecam.
I jak jesteśmy tutaj przy prysznicu, to koniecznie chciałam Wam pokazać nowość. Jest to żel pod prysznic z marki Original Sus i to jest, słuchajcie, co to jest? Jabłuszko i melon. Jest to produkt wegański, w 100% naturalny. Zapach jest tak przepiękny. Tak przepiękny. Ja dostałam ten kosmetyk w Glossy Boxie. Jak otworzyłam i powąchałam, to mówię, o coś mi do nosa bąbelek wleciał, to mówię, no cudny zapach. Naprawdę, jabłuszko, melon, taki orzeźwiający, wakacyjny, coś pięknego, naprawdę. Tak mi ten zapach zachwycił, że postanowiłam kupić kolejny produkt tej marki, którego jeszcze nie używałam. Tutaj mamy Juicy Mango. Fajny skład, cudowne zapachy. Naprawdę warto, serdecznie Wam polecam te żele. Odkryłam je niedawno i naprawdę bardzo polubiłam. Kolejnym ogromnym ulubieńcem jest sól do kąpieli z marki Knife. To jest akurat melisa. Sól ta ma nas odprężać, relaksować po długim, męczącym dniu. Bardzo lubię te sole, używam je już naprawdę długiego czasu, ale zawsze używałam tych saszetek. One kosztowały chyba niecałe euro. Tutaj znalazłam takie większe opakowanie, tutaj mamy 500 gram. Znalazłam je, wiecie, gdzie? W Kauflandzie. W Rossmanie jakoś nie widziałam tych dużych opakowań. Bardzo się to opłaca, także chyciłam. Sole te są naprawdę świetne. Produkt ten jest wegański, jeżeli kogoś to interesuje, naprawdę tak relaksuje, odpręża i barwi wodę na niebiesko w tym przypadku, co jest jeszcze takim dodatkowym plusem estetycznym. Także naprawdę ja te sole uwielbiam. Serdecznie Wam polecam. Kolejny kosmetyk, który bardzo polubiłam, to masło do stóp z firmy Fus Vol. To jest znowu ta marka rossmanowska, która ma produkty do stóp, te takie tarki do stóp. Jest to marka tania, naprawdę bardzo fajna i oni teraz wypuścili dosyć sporo rzeczy do stóp, z czego bardzo się cieszę, ponieważ takich produktów do tej pory brakowało na rynku, tak przynajmniej się wydaje. Ostatnio kupiłam sobie właśnie maseczkę z tej firmy, ona chyba była z bazylią i miętą, jeżeli się nie mylę. A teraz dokupiłam sobie jeszcze takie masło. Produkt ten jest z masłem shea i z olejem awokado. Zapach jest cudowny, taki właśnie migdałowy, delikatny, bardzo, ale to bardzo przyjemny. Konsystencja jest taka zbita, masełkowa. Użyłam tego kosmetyku kilka razy i naprawdę bardzo mi się spodobał. Używam go na noc. Rano jak się budzę, to stopy są nawilżone, wypielęgnowane, także serdecznie Wam polecam. Na koniec, zanim pokażę Wam bubla, pragnę Wam przedstawić tutaj samoopalacz, który odkryłam stosunkowo niedawno. Jest to St. Moritz i to jest taka pianka właśnie samoopalająca. Ja mam kolor medium. Świetny produkt. Co mi się bardzo tutaj spodobało, jest to, że kosmetyk już jest zabarwiony, ma taki delikatny brązowy kolor od samego początku. Dzięki temu nie możemy sobie zrobić plan, ponieważ dokładnie widzimy, gdzie kosmetyk nałożyliśmy, gdzie go rozsmarowaliśmy dobrze, a gdzie nie, gdzie musimy to poprawić. Także to jest świetne. Nadaje ładną, naturalną, brzoskwiniową opaleniznę, nie żadną pomarańczkę, nie śmierdzi jakoś zbytnio, nie robi plam, także moi drodzy, ja tutaj same zalety zauważyłam. Co prawda muszę Wam powiedzieć, że ja po nałożeniu samoopalacza nie odważę się ubrać jasnych ubrań, broń Boże białych, także no nie wiem, jakby się w tej kwestii ten produkt sprawdził, natomiast na moich ciemniejszych ubraniach żadnych plam nie zauważyłam. Także jestem jak najbardziej na tak, do tego produktu dokupiłam sobie jeszcze rękawice z tej samej marki St. Moritz i to duo właśnie świetnie teraz dba o kolor mojej skóry. Jeżeli szukacie dobrego samoopalacza, polecam Wam ten, jest niedrogi do kupienia w Rossmanie za chyba 7 euro, jeżeli się nie mylę. Także to byli moi ulubieńcy. Koniecznie dajcie mi znać, czy używacie któryś z tych produktów, czy macie o nim tak samo dobre zdanie jak i ja. I koniecznie polećcie mi swoich ulubieńców. A nuż widelec, znajdzie się coś, co mnie zachwyci, jak to było w przypadku tego olejku do ciała, który też poleciła mi moja widzka. To jest właśnie fajne, że ja pomagam Wam, wy pomagacie mi i wszyscy jesteśmy szczęśliwi. I teraz, moi drodzy, żeby nie było zbyt miło, nie, żartuję, ale na koniec muszę Wam pokazać tego bubla. To jest, słuchajcie, drogi bubel nad buble. Marka Glow Recipe Watermelon Glow Sleeping Mask. Tutaj słynna maseczka arbuzowa na dobranoc.
widziałam masę zdjęć pięknych dziewczyn na Instagramie, które zachwalały tą maskę. Postanowiłam, że się skuszę. Zachwyciło mnie tutaj opakowanie, konsystencja, która jest taka żelowa, delikatna, właśnie taka typowo na lato, pomyślałam sobie, i zachwycił mnie zapach. Pomachałam ten produkt w sklepie i moi drodzy, zapach jest naprawdę nieziemski, ponieważ jest to taki świeży, soczysty arbuz, pokrojony, tutaj nie ma żadnego chemicznego właśnie zapachu, świeży arbuz i to jest świetne. Dobrze zdecydowałam się tutaj na małe opakowanie, mam tutaj 30 ml, zapłaciłam za tą maskę chyba 25 euro, jeżeli dobrze pamiętam. Duże opakowanie kosztuje, jak się nie mylę, 60? Nie wiem, gdzieś Wam to napiszę. W każdym razie na zapachu pozytywy się tutaj kończą, maska nie robi naprawdę nic. Co mnie zdziwiło, jak nałożyłam ją właśnie wieczorem, już na noc po zmyciu makijażu, to normalnie produkty na noc właśnie tak nawilżają od razu, czujemy takie nawilżenie, odżywienie, a ta maska automatycznie zmatowiła moją skórę. Nie czułam żadnego nawilżenia, skóra była matowa, jak po użyciu jakiejś bazy matującej, a ja pomyślałam sobie, może tak ma być, może mimo wszystko ten produkt fajnie nawilży, ale obudziłam się rano, skóra była nadal matowa, nie była w ogóle nawilżona, mało tego, miałam wrażenie, że jest przesuszona, że jest w gorszej kondycji niż zazwyczaj, także nie dość, że ten kosmetyk nie robi nic, to jeszcze chyba szkodzi, tak mi się przynajmniej wydawało. Dałam tej masce jeszcze kilka kolejnych szans, ale niestety za każdym razem efekt był taki sam, także nie polecam. Nie polecam naprawdę, drogi kosmetyk, za te pieniądze możecie znaleźć coś dużo, dużo lepszego. Koniecznie piszcie mi, czy produktu tego używałyście i jakie macie zdanie, jestem bardzo ciekawa. Moja koleżanka również kosmetyk ten zakupiła i ma podobne odczucia do moich, także nie polecam z mojej strony. I na tym bublu zakończymy dzisiejszy film. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną swój czas, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, a my widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa!